wartościowa siatkarka Manon Flir, Holandia. Ale chyba tak jak już to zostało powiedziane, wolałaby zamienić tą nagrodę indywidualną na złoty medal MVP of this tournament, but I think you would prefer to change this for the gold medal. Yeah, of course, always. A personal prize is not that much worth like a gold medal. It's a pity that we didn't win this tournament, but I'm really proud of the silver medal and besides that it's great that people choose me for the MVP. Niewątpliwie zawsze nagroda indywidualna jest mniej ważna od tej drużynowej. Jestem dumna z tego, że ludzie wybrali mnie, że zostałam wybrana MVP tego turnieju. Na pewno jestem też szczęśliwa ze srebra, aczkolwiek troszeczkę niedosytu pozostaje. Holland was playing almost perfect all the championship. What happened today? Italy was really too strong? Italy played really strong from the beginning of. They were serving really well and we had some problems with making the points and making serve pressure for ourselves. And I think maybe only in the second set we had like a good moment and we were in front of Italy. But during the whole game, actually, they were better than us today. And no, they were playing great. And we yeah, it's too bad. Włochy dzisiaj zagrały fantastyczny mecz. Od początku serwowały Włoszki znakomicie, utrudniając nam przyjęcie. Nie potrafiłyśmy grać swojej gry, nie potrafiłyśmy grać tak, jak to robiłyśmy w poprzednich meczach. To był naprawdę nasz udany, dobry turniej, ale Włoszki dzisiaj udowodniły, że były jeszcze lepsze. Świetne Mistrzostwa Europy zakończone. What will you remember from Poland? Fantastic tournament, finish also very good for Holland, but also we can say a lot of hard words for Polish fans and organization. It was incredible. The whole organization from the start on, it was impressive. The hotel, the gym, like the police escort, everything was great. The Polish people, like, it's amazing that every time, you know, when there was a big game on the program, the gym was full of people, 13,000 and 500, I read somewhere, and they were all the time like cheering, like I'm used to watch a soccer game, you know. They were loud, and it's amazing. Also, during this match, the final, they were standing behind us, and I will remember a great, great tournament, and it will stay in my heart forever. Co zapamięta Manon Flir z Polski? Na pewno niesamowitą organizację tego turnieju w każdym najdrobniejszym elemencie, od hali nowej, nowoczesnej, po fantastycznych kibiców, którzy zawsze, każdego dnia na ten najważniejszy dzień, wieczór wypełniali ją do ostatniego miejsca, którzy zachowywali się niczym na meczach piłkarskich, które może oglądać tylko w telewizji, a tutaj nagle siatkówka stała się centrum europejskiego sportu. Fantastyczna organizacja spotkań, ochrona, wszystko to, co tylko tworzy atmosferę tych mistrzostw. Manon, please smile. You are the second in Europe. You are MVP, the best player in Europe. Thank you. Congratulations from all Polish fans. Na koniec poprosiłem o uśmiech, bo przecież Manon jest MVP tego turnieju. Jest drugą najlepszą w Europie, jeżeli chodzi o drużynę. Tyle. Najlepsza zawodniczka. Oddaję głos do studia. A słowo Manon Flir.